Dobra, nie ma co. Odpalam kamerę i po prostu zaczynam nagrywać tego vloga, dlatego że zbieram się już do tego czwarty dzień. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że przez ostatnie dwa dni w Byron Bay non-stop lał deszcz, więc wyruszyliśmy w stronę Sydney i tutaj też przez ostatnie dwa dni przez większość czasu padał deszcz. Dzisiaj na przykład spaliśmy na takim fajnym, dużym, zielonym polu kempingowym w jakimś małym miasteczku. Jak tutaj wczoraj przyjechaliśmy, lał deszcz. Dzisiaj o 7 rano, jak się zaczęła burza, ale to taka burza, że normalnie trzęsło tym vanem, tak skończyło padać z godzinę temu, czyli około godziny 12. Tak więc teraz już tak bardziej oficjalnie dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku z naszej wspólnej campervanowej podróży po Australii. Tytuł tego vloga to nie jest żaden clickbait. Faktycznie na ten moment sytuacja wygląda tak, że za jakieś 2, może 3 dni dojeżdżamy do Sydney, tam zbijamy sobie piątkę i każdy rusza w swoją stronę. Ale to jest temat na dłuższą rozmowę, a my w tym momencie pakujemy się do vena. Gdzie jest ven? Tam jest ven. I ruszamy dalej w stronę Blue Mountains. No i dzisiaj właśnie we vlogu postaram się wam wytłumaczyć, co się wydarzyło i dlaczego zmieniliśmy nasze plany. Jesteśmy w miejscowości Katumba, która znajduje się około 100 km od Sydney. Jest to miejscowość, do której sobie normalnie można z miasta dojechać pociągiem i wydaje mi się nawet, że byłem tutaj 5 lat temu, ale nie dam sobie głowy uciąć. W każdym razie, nawet jeżeli byłem, to i tak w dzisiejszym wydaniu nie poznałbym tego miasta, dlatego że jak zaraz zobaczycie, trafiliśmy na bardzo ciekawe warunki pogodowe. Mianowicie... Gdzie jest ta mgła? O! Tam jest mgła. Cholera, jak się przebierałem, przygotowywałem kamerę, to była większa. Tutaj na rogu fajna knajpeczka. Najbardziej popularna miejscowość w całym regionie Blue Mountains. I nie wiem, czy to przez tą mgłę i przez to, że jest zimno i w ogóle pierwszy raz, odkąd jestem w Australii, musiałem założyć bluzę i dres od Johna z Nevady za 7 dolarów z Umpexu, ale przypomina mi to trochę klimatem Alaskę. Wbijamy do Yellow Deli. Całkiem klimatyczna górska chatka. Na szczególną uwagę zasługuje menu, dlatego że jest bardzo fajnie wykonane. Wszystko w formie takich małych obrazków razem z cenami. Bardzo mi się taki klimat podoba. Nie jest to takie super czytelne, że sobie człowiek na to patrzy i od razu widzi, co tu się dzieje, ale jak się chwilę skupi, to naprawdę można docenić, że ktoś to włożył dużo pracy. Przyszły właśnie zupy dyniowe. Tak wyglądają. Do tego chlebek, masełko i kombucha. Nathan się właśnie zajada cebulką. Zajebiste to. Polecam. Mordo, wesołych świąt. Merry Christmas. Powiem wam, chleb naprawdę sztos. Pani potwierdziła, że tutaj piekło swój własny chleb. Bardzo dobre masełko, ciekawy nóż i ta zupa dyniowa jest naprawdę 10 na 10. Tak więc bardzo fajne danie wigilijne. Polecam. Mgła się trochę zagęściła, więc super, bo klimat jest tutaj naprawdę niesamowity. Widzę, że tam są jakieś muralki, zaraz zobaczymy co i jak. Odczuwalna temperatura to jakieś 13 stopni, więc mogę się trochę utożsamić z tym, co macie teraz w Polsce. Widziałem, że dzisiaj w ciągu dnia w Warszawie ma być 8, więc no bliżej nam niż dalej, o tak bym powiedział. Tutaj mamy jakąś taką fajną uliczkę właśnie, wydaje się być może nawet i opuszczonego budynku. Z muralami. Tutaj jeszcze więcej murali. Naprawdę bardzo kolorowo. Kurde, ta mgła dodaje takiego klimatu, że po prostu głowa mała. Biorąc pod uwagę, że jest dzisiaj 24 grudnia i dochodzi godzina 20, to myślę, że zbyt wielu otwartych miejsc my tutaj nie zobaczymy, ale i tak się przejdziemy. Ostatnie zdanie o tej mgle już zamykam mordę, ale naprawdę powoduje ona, że wszystko robi się takie dużo ciekawsze, dużo bardziej tajemnicze. Takie, powiedziałbym, z polem do interpretacji, bo normalnie zobaczyłbym, co tam się dzieje, a w tym momencie nie wiem, mogę się jedynie domyślać, czy tam jest gęsty las, czy po prostu zaraz obok jakaś zwykła uliczka. Zdecydowanie w takich warunkach można trochę popuścić wodze wyobraźni. Teraz sobie wyobrażam, że jestem w ogóle gdzieś, kurde, w Birmingham i zaraz wyskoczą na mnie zza rogu Peaky Blinders. O, wygląda na to, że mamy śpiewanie kolęd w kościele. Czy
czyli wygląda na to, że tu jest normalnie msza. Ludzie sobie siedzą przy stolikach z elektrycznymi świeczkami, jakby siedzieli w jakiejś barze, powiedziałbym. No i mamy jakieś kazania i przeplatane są one wspólnym śpiewaniem kolęd. Naprawdę bardzo ciekawe, takiego wystroju kościoła jeszcze nie widziałem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczynamy od hajku na Grand Canyon. Zastanawiałem się, jak wyglądała moja zeszłoroczna Wigilia i przypomniało mi się, że z Miszą się gdzieś zgubiliśmy, źle skręciliśmy i wylądowaliśmy w jakiejś kmerskiej wiosce, w której spotkaliśmy jakiegoś kmera, który w ogóle przyjechał na kilka dni z Kalifornii i on zaproponował nam nocleg u jakiejś wdowy. W sensie już ta wdowa się wyprowadziła gdzieś dalej, bo jej mąż zmarł, wiadomo o co chodzi. I pamiętam właśnie, że nie można było wejść w jeden róg domu, bo jak tam człowiek przychodził, to się cała konstrukcja przekrzywiała i baliśmy się, że się zawalimy, bo wiecie, te domy są na takich wysokich palach, więc jakby się zawaliła, to byśmy spadli tam ze 2 metry w dół. No a w tym roku była taka, że siedzieliśmy w kamperwanie w deszczu, we mgle, przy jakimś jeziorku pod kiblem, więc też spoko. Myślę, że w dzisiejszym vlogu nawiązań i porównań do USA będzie bardzo sporo, bo chcę lekko podsumować wam to, jak ja widzę ostatnie 2 miesiące naszej podróży. W każdym razie tak wygląda Blue Mountains National Park, w którym właśnie jesteśmy, a my zamierzamy dzisiaj zrobić tą traskę. No Grand Canyon to nie jest, bo jest tu dużo bardziej zielono. Jest zdecydowanie płyciej, ale też robi wrażenie. Jesteśmy właśnie na miejscu, które nazywa się Evans Lookout. I taki to widoczek prezentuje się przed moimi oczyma. Nie no, serio. Widok jest naprawdę całkiem spoko. Fajnie się tutaj stoi, się to wszystko obserwuje. Pomimo tego, że wieje wiatr i prawdopodobnie niedługo będzie padać, to wyjątkowo, ja jako człowiek, który nie lubi takich warunków pogodowych, to naprawdę bardzo się cieszę, bo w końcu jest to coś nowego. Wiatr, długie spodnie, bluza i kurtka przeciwdeszczowa w plecaku, śpiwór w kamperwanie. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, a naprawdę się za tym stęskniłem. Dobra, muszę wycofać to, co przed chwilą powiedziałem, dlatego że jeżeli stanie się to prawdą, to będę narzekał. Dlatego że o tyle, ile temperatura i wiatr mi nie przeszkadza, to jak zacznie padać, to będzie problem. Dlatego że mój aparat ostatnio mi zaczął wariować po tym, jak go mocno zamoczyłem. Więc wolałbym nie ryzykować ekspozycją na deszcz po raz kolejny. Tak więc tfu, wycofuję, nie chcę deszczu. Na wszelki wypadek jeszcze odpukam w niemalowane. Jak na razie to naprawdę miła odmiana, zupełnie co innego niż te pustynie, które mieliśmy przez pierwsze 2 tygodnie, później jakieś upalne lasy deszczowe przez tydzień, a później przez kolejny miesiąc praktycznie same plaże. Tutaj jest zupełnie inny klimat.
Chciałem sobie do was trochę pogadać, ale jak na razie ta trasa jest taka, że idziemy w dół i trzeba uważać, żeby jest ślisko. Później wchodzimy na górę, więc od razu krótszy oddech, dyszenie i w ogóle. Więc musicie jeszcze poczekać na moją pogawędkę. Idziemy sobie jak na razie już powoli w górę. Jak widzicie, jakoś bardzo daleko nie mamy. Dojdziemy na szczyt, będzie trochę bardziej płasko, to pogadamy. Nie wiem jak wam, ale mi jak na razie ta trasa naprawdę bardzo się podoba. Tutaj mamy jakiś mały wodospad, pod którym zaraz przejdę. Trzymajcie kciuki, żebym nie zamoczył obiektywu. A, czułem, że pokapało trochę na mikrofon. W każdym razie idziemy sobie dalej do przodu. Chyba wykrakałem. Będzie lało. Idzie burza. Ale dlaczego? No przecież pukałem, no. Nie malowane. Na szczęście jesteśmy już dosyć wysoko. Jak byliśmy na samym dole, to potencjalnie mogłoby nam się ze schodów zrobić rzeka niedługo. No nie, słuchajcie, zaczyna grzmieć coraz bardziej. Deszcz coraz bardziej zaczyna padać. Muszę was niestety schować do plecaka. Sorry, że musiałem was tak schować, ale wiecie, taka sytuacja. Odjechaliśmy kawałek dalej do tej miejscowości, w której byliśmy wczoraj, czyli Katumby. I okazuje się, że tutaj, jak widzicie, za bardzo nie pada. Jesteśmy na punkcie widokowym Three Sisters. Mnóstwo ludzi. Tutaj widzę, ktoś sobie lata dronem. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, jak się podejdzie do barierki. Jest całkiem przyjemnie. Podejrzewam, że najbardziej popularne miejsce widokowe w całej Katumbie. W ogóle to dostaliśmy informację na telefony, że mają być jakieś ogromne grady i że trzeba uważać, chować samochody i tak dalej, ale na ten moment nie zapowiada się, żeby było jakoś hardkorowo, ale zobaczymy. Jesteśmy w górach, ta sytuacja się może zmieniać z minuty na minutę, a tam mamy, dzień dobry, trzy siostry, o tutaj. Raz, dwa, trzy. I właśnie to są te słynne trzy siostry z Blue Mountains. Jest chwila, żeby pogadać, dlatego że zaparkowaliśmy na parkingu pod supermarketem. No i tam właśnie ogarnia obiad. Ja czekam, aż nam się zrobi pranie, które się robi gdzieś tam. Właśnie w tym vlogu chciałem się odnieść do takich trzech punktów dotyczących tego wyjazdu. Pierwszym punktem będzie van life, drugim takie ogólne odczucia co do Australii, a trzecie to, co mogliśmy zrobić lepiej. Jeżeli chodzi o van life, szeroko pojęty, to zmusił mnie do refleksji jeden bardzo pozytywny komentarz, który dostałem wczoraj pod vlogiem odnośnie tego, że ziomkowi się podobają vlogi i tak dalej, ale o co chodzi, że nie pokazujemy tego życia w vanie, że są vlogi z jakiegoś punktu A, punktu B, ale nie ma co się dzieje pomiędzy, gdzie śpimy i tak dalej. No i słuchajcie, odpowiedź jest prosta, dlatego że ten nasz australijski van life wygląda bardzo często właśnie tak. I wszystko, co będę tutaj mówił, mówię z własnego doświadczenia i mówię tutaj o sobie. Nathan może ma inne zdanie, na pewno opowiem wam trochę więcej o tym na vlogu, ale mam wrażenie, że w Stanach było zupełnie inaczej pod wieloma względami. Teraz, tylko teraz się zastanawiając, jestem w stanie przywołać do swojej głowy 15 różnych obrazków z fajnych kempingów, na których spaliśmy. Czy to kempingi, na których budziliśmy się rano i było takie wow, ty, ale widok, albo kempingi, na których siedzieliśmy sobie w środku nocy w lesie, rozpalaliśmy ognisko, słuchaliśmy odgłosów przyrody i patrzyliśmy się w gwiazdy na niebie. Tutaj niestety bardzo często te nasze noclegi wyglądają tak, że znajdujemy gdzieś jakiś w miarę nieprzypałowy parking. Dobra, to dlaczego nie śpicie na kempingach? Płaccie 160 za vena, to co wam szkodzi wydać kolejne $80 za noc za jakiś kemping? Mieliśmy na przykład taką sytuację, że odezwał się jeden znajomy do Nathana i powiedział mu: stary, mam jeden kemping niewykorzystany tutaj niedaleko was, dlatego że musieliśmy wcześniej wyjechać, macie tutaj kody do bramy, jak chcecie, to możecie się wślizgnąć na nasze miejsce. Pojechaliśmy, słuchajcie, na ten kemping i on tam nie wiem ile kosztował, podejrzewam, że pomiędzy 50 a $80 za dobę. No i zrobiliśmy rundkę i zobaczyliśmy po prostu miejsce parkingowe obok miejsca parkingowego. W tej wolnej przestrzeni pomiędzy miejscami parkingowymi albo przed samochodami ludzie wciskali gdzieś swoje namioty, generalnie na kupie mnóstwo osób i po prostu wyjechaliśmy i postanowiliśmy, że będziemy spali gdzieś na przypale na jakiejś łączce, mając nadzieję, że nie dostaniemy mandatu, bo to będzie 1000 razy lepsze doświadczenie niż spanie w takim miejscu. Tutaj w ogóle nie funkcjonuje coś takiego jak amerykański BLM, gdzie
jedziesz po prostu na jakiś ogromny teren, znajdujesz sobie miejsce kempingowe i do najbliższego sąsiada, jak chcesz sobie go pooglądać, no to musisz wyciągnąć lornetkę. A tutaj, jeżeli już są jakieś kempingi, mała trawka gdzieś przy miasteczku, spoko, można się przykimać za darmo, często jest właśnie gdzieś się załatwić, bo jest toaleta. Fajnie, ale nadal to nie jest to, co BLM-y w USA. Więc dlatego ja tego van life'u nie pokazuję, dlatego że tutaj po prostu nie czuję tego klimatu. To jest często po prostu znalezienie jakiegokolwiek miejsca, żeby gdzieś się przespać i mi to nie do końca pasuje. W Stanach jeżdżąc vanem często było tak, że po prostu jedziemy, jest takie stary, zatrzymaj się, ale super, zróbmy zdjęcie, czekaj, ja tu muszę polatać dronem, ja tu muszę nagrać birola, ty wow, jakie widoki. A jak jest tutaj, to widzieliście. Dwa czy trzy różne scenariusze, które po prostu się zmieniają. Raz jest pustynia, raz są plaże i góry, raz są same góry. Gdzie tu porównać to do, nie wiem, sytuacji, gdzie jedziemy przez jakieś Kansas, mamy zielone pola, po prostu pustkowia, wieczorem dojeżdżamy do Colorado, budzimy się rano zasypani śniegiem, wjeżdżamy później w góry, jest śnieg, kurde, śnieżyca, masakra, po prostu zima, 100% śnieg po kolana, zjeżdżamy kilka godzin w dół, mamy jakieś hot springsy, a następnego dnia robimy hike na Black Canyon of Garrison w ogromnym upale i sobie schodzimy w dół i tam możemy się przekąpać w rzeczce. Reasumując, nie nagrywałem za wiele, dlatego że po prostu bardzo szybko mi się to znudziło, a spowodowane to było bardzo małą różnorodnością. Idę odebrać pranie i widzimy się później. Zobaczcie, jakie przepyszne pankejki Nathan zrobił. Z czym? Z taką bardzo zdrową czekoladą, która nie ma w sobie ani oleju palmowego, ani nic. Jaki jest Health Star rating? Ma chickpea w sobie. Health Star rating jaki jest? 4,5/5. To jak woda prawie. Jak woda. Słuchajcie, przeniosłem się na szybko do vana, dlatego że zaczął padać deszcz, jak byłem w pralni. Jedna rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć i zapomniałem. Mam wrażenie, że w Stanach Zjednoczonych promuje się życie w samochodzie, promuje się takie łażenie po naturze, promuje się van life i rząd w tym pomaga. Tutaj się gnoi ludzi, którzy chcą sobie żyć w samochodzie, pakuje się wszędzie mandaty, utrudnia to życie jak się tylko da, zamyka się kible po godzinie 21, żeby tam przypadkiem nikt nie spał i sobie nie poszedł się odlać w nocy. Więc to jest bardzo duży minus Australii, moim zdaniem. Co jest ciekawe, bo Australia właśnie jest tym krajem, który się z vanlife'em kojarzy. A tutaj zobaczcie, jaką ładną niespodziankę znaleźliśmy za szybą któregoś dnia. I taki mandacik dostaliśmy nie tylko my, ale też jakieś, nie wiem, 15-20 innych samochodów. Nie tylko campervanów, ale też zwykłych fur, w których spali ludzie na takiej ślepej, pustej, z daleka od zabudowań uliczce. Buray mates, nosotros vivimos en tiempos realmente interesantes. In einer Zeit, in der wir dank moderner technologischer Lösungen pouvons parler aux gens dans de nombreuses langues différentes en un seul clic. Bile tanımadıklarımızda bile. Fajnie, ale iluzja opadnie. Aż bude potrzeba z niekim mluvit twarzy w twarz. I tu z pomocą przychodzi sponsor dzisiejszego odcinka, czyli aplikacja Babbel. Babbel jest to aplikacja do nauki języków, z którą współpracuję już od prawie 5 lat. Osoby porozumiewające się w języku polskim mogą dzięki niej nauczyć się języka angielskiego oraz niemieckiego. A jeżeli znacie na przykład język angielski, otwiera się przed wami droga aż do 13 różnych języków. Lubię ją za to, że skupia się na słownictwie, którego naprawdę używa się w codziennych konwersacjach. I za to, że możecie sobie na przykład wybrać kurs hiszpańskiego na wakacje, w którym to w pigułce dostaniecie wszelkie zwroty, które uprzyjemnią wam wakacyjny pobyt w kraju hiszpańskojęzycznym. Bardzo fajną sprawą są też podcasty, które swoją drogą są darmowe, bo dzięki nim można osłuchać się nie tylko z samym językiem i z jego gramatyką, ale również z różnymi występującymi w nim akcentami. Ja na przykład jak pierwszy raz posłuchałem sobie podcastu nagranego przez Argentyńczyka, to rozumiałem zdecydowanie mniej niż zrozumieć powinienem i musiałem sobie kilka razy przesłuchać tego samego podcastu, żeby w moim mózgu zrobiły się połączenia, które pozwalają mi teraz zdecydowanie lepiej rozumieć wymowę argentyńską. A przychodzę do was ze świąteczną, noworoczną promocją, która obejmuje dożywotni dostęp do aplikacji aż do 50% taniej. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Wracamy do vloga.
Dzień dobry moi drodzy, myślę, że nikogo nie zaskoczę mówiąc, że wczoraj cały wieczór i północy lało, no ale dzisiaj pogoda, jak widzicie, nam zdecydowanie dopisuje, dlatego też postanowiliśmy wybrać się na taki stosunkowo prosty 10-kilometrowy szlak, który podobno oferuje najlepsze widoki w całym Blue Mountains i powiem wam, że cholera, ciężko się z tym nie zgodzić. Tutaj mamy taki to właśnie spadek w dół, a widoki przede mną prezentują się następująco. Jest naprawdę przepięknie, a miejsce nazywa się Hanging Rock, czyli wisząca skała. I tam właśnie na końcu tej skały stoi w tym momencie Nathan. To jest bezdyskusyjnie najlepszy widok, jaki mieliśmy na hajkach australijskich. Zbyt dużo tych hajków nie było, ale nawet jakby było, to podejrzewam, że ten widok ciężko byłoby przebić. No nie, no tutaj w ogóle, słuchajcie, brak mi słów. Naprawdę przepięknie. Ale wygląda na to, że taki prawdziwy, prawdziwy koniec hajku jest dopiero tam na samym końcu i tam się właśnie wpieprza Nathan. A ja postanowiłem, że wykorzystam chwilę w tych przepięknych okolicznościach przyrody, żeby trochę ponarzekać i wyjaśnić wam resztę powodów, dla których postanowiliśmy, że przerywamy tą wspólną podróż i jutro się rozstajemy, jak to dramatycznie brzmi. Otóż jakieś półtora tygodnia temu, jakoś tak wieczorem doszła do mnie taka myśl, że ja już chyba nie chcę w tej Australii być. Ale stwierdziłem, że nie będę poruszał tego tematu z Nathanem, dopóki nie sprawdzę, jakie mamy możliwości oddania wcześniej vena, odwołania tych biletów na Tasmanię itd., itd. Budzę się następnego dnia rano, leżę sobie w łóżku i zaczynam szukać informacji o tym, jak tam można uzyskać zwrot za bilety itd., itd. No i w tym momencie słyszę, że tam Nathan się budzi, kręci się na górze, no i schodzi z łóżka i pierwsze, co do mnie mówi, to nie pamiętam już dokładnego cytatu, ale coś w stylu: mordo, żygam już tą Australią. Więc ja chcę jeszcze raz tutaj podkreślić, że jeżeli ja opowiadam, że czegoś nie doświadczyłem, czegoś nie widziałem, kogoś nie spotkałem, to nie znaczy, że tych rzeczy tutaj nie ma. To znaczy tylko tyle, że ja, wydając kilkadziesiąt tysięcy złotych na przyjazd do Australii i starając się jak najlepiej tą Australię zobaczyć w swoim stylu, wykorzystując oczywiście swoje pomysły, swoje doświadczenie i tak dalej, nie natknąłem się na te rzeczy, o których mówię. Jeżeli chodzi o samą Australię, to bardzo dużo osób pisało, że kurde, prawdziwa Australia to tylko to 4x4 i Western Australia i to, że musisz jechać w konwoju fur 4x4 i zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem zrzuty paliwa z samolotów i tak dalej, że wszystko inne to gówno, a nie Australia. A inni pisali: po cholerę, pojechaliście na ten Outback, przecież prawdziwa Australia to tylko wschodnie wybrzeże i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, zdania są bardzo mocno w tym temacie podzielone. No my postanowiliśmy, że chcemy zrobić trochę to, trochę to. No tego 4x4 Outbacku i zrzucania paliwa nie doświadczyliśmy, no ale faktem jest, że przejechaliśmy przez połowę Northern Territory i zobaczyliśmy mniej więcej, jak to centrum Australii wygląda. Prawdą też jest, że pojechaliśmy na to wschodnie wybrzeże, no ale to też nie było tak, że mieliśmy umówione wycieczki i po prostu w każdym punkciku tutaj 5 nurkowań, tutaj 6 startów samolotem, tutaj 7 wizyt w sanktuariach kangurów i tak dalej, tylko po prostu robiliśmy to po swojemu. No i odczucia z tego wszystkiego mam takie, że to wszystko się bardzo szybko znudziło właśnie z tego powodu, że bardzo dużo rzeczy było takich miałkich, takich nijakich, takich niewyróżniających się. No muszę to porównać do Stanów, bo Stany Zjednoczone to jest jedyny kraj, w którym mam doświadczenie z van life'u. No to w Stanach faktycznie było tak, że co chwilę były jakieś punkty wow, co zresztą doskonale widzieliście na vlogach. A tutaj, jeżeli chciał człowiek mieć jakiś efekt wow, no to trzeba było skoczyć ze spadochronem, wydać kilka tysięcy złotych na jakiś kilkudniowy, nie wiem, kurs nurkowania na Wielkiej Rafie Koralowej, czy właśnie wsiąść w samolot i latać nad tą rafą. Gdzie w Stanach większość tych rzeczy była doświadczalna po prostu z drogi. Nawet mi do głowy nie przyszło, żeby wziąć sobie lot helikopterem nad Wielkim Kanionem, dlatego że same te doświadczenia, które miałem tam na miejscu, były dla mnie wystarczające. Tak więc myślę, że właśnie z tego powodu nastąpiło szybkie zmęczenie materiału i po prostu znudzenie tą podróżą. Ja też nie jestem człowiekiem, który lubi i umie robić dobrą minę do złej gry. Dlatego też już kilka vlogów tam postanowiłem, że kamerę będę włączał tylko wtedy, kiedy będzie się coś działo naprawdę ciekawego, że nie chcę nagrywać vlogów tylko po to, żeby zapchać w sobie kieszenie, a wam czas. Drugą sprawą są przypadkowo spotkani
ludzie i interakcje z nimi. Nie wiem, czy kojarzycie jakiegoś ciekawego człowieka tak zupełnie przypadkiem spotkanego w Australii. Nie mówię tutaj o Arku i jego rodzinie, czy o Grażynie, czy Tomku, z którymi gdzieś tam wcześniej się zgadywaliśmy na social mediach, tylko mam na myśli takiego człowieka, że wchodzimy gdzieś do sklepu i spotykamy jakiegoś fajnego gościa, albo idziemy ulicą i zagaduje nas fajny gość. No, nie wiem jak wy, ale ja niestety nie kojarzę nikogo takiego z ostatnich 2 miesięcy, gdzie w Stanach Zjednoczonych wydarzały się takie rzeczy nagminnie. Teraz, jak tylko o tym myślę, Scar z Idaho, gość, który codziennie wieczorem zasypywał dół w ziemi drewnem, podchodził do niego z papierosem w jednym ręku i z kanistrem benzyny w drugim ręku, zalewał to wszystko, podpalał, a to wszystko z pobrzmiewającym w tle hymnem Stanów Zjednoczonych, powiewającą flagą i zachodzącym słońcem. Czy chociażby Bob z okolic Seattle, który prowadził ten kemping taki w lesie deszczowym, co oprowadzał nas po swojej chacie i opowiadał, że tam wynajmował swój samochód do jakichś filmów i tak dalej. Pokazał mi też kilka innych rzeczy, których nie mogłem wrzucić na vloga, bo dostałbym bana, ale miał bardzo ciekawą kolekcję kobiecej bielizny, co było trochę dziwne, ale okej. Okay. Czy idąc dalej, gościu, który prowadził sklep z pamiątkami w Aberdeen, który opowiedział historię o tym, jak księżniczka Leia, czyli Carrie Fisher, która ją grała w Gwiezdnych Wojnach, podpisała mu się na ramieniu i on ten jej podpis szybko... muchy. I on ten jej podpis szybko sobie zasłonił, zostawił całą rodzinę i poleciał do najbliższego tatuatora po to, żeby sobie to wytatuować. Czy na przykład z drugiej strony dosyć smutna, ale też w jakiś sposób motywująca historia Leslie, która mieszkała w opuszczonej miejscowości górniczej Ruby, Arizona, która opowiedziała nam o tym, jak była wychowywana w jakimś chorym kulcie. I będąc w ciąży po tym, jak zrobił jej tego dzieciaka jakiś stary dziad, musiała w bagażniku samochodu uciekać tego miasta. I jak gdyby to są historie, które ja zapamiętam i z nikim z tych osób nie byłem umówiony na żaden wywiad, na żadną rozmowę, na to, że się spotkamy, po prostu spotkałem ich przypadkowo na ulicy. I tak samo w głowie mam bardzo dużo innych osób, które spotkaliśmy, nie wiem, czy na stacji benzynowej mieliśmy ciekawą rozmowę, czy na środku ulicy, a tutaj jedyni ludzie, którzy już jak do nas podchodzili, to byli po prostu bełkoczący, pijani ludzie na środku ulicy. Wiadomo, to może być kwestia kulturowa i tego, że w Stanach Zjednoczonych cały czas się mówi, że we are the greatest country in the world i ty jesteś najlepszym człowiekiem na świecie i to ty po prostu będziesz milionerem i osiągniesz największy sukces i tak dalej. I widać tą ich mentalność i ciekawie się z takimi ludźmi obcuje. I ja nie mówię, że nie ma ciekawych ludzi w Australii, bo oczywiście, że są, ale ja podczas tej podróży nikogo takiego zupełnie przypadkiem na ulicy nie spotkałem. A dla mnie w dużym stopniu właśnie miarą podróży są ludzie, których się poznaje podczas tych tripów. I tutaj niestety to też bardzo mocno zawiodło. I to wcale nie znaczy, że to jest wina Australii. Jeżeli miałbym tutaj to przenieść na płaszczyznę jakąś taką bardziej energetyczną, to moglibyśmy powiedzieć, że po prostu moja energia życiowa bardziej współgra z energią Przepraszam, ale mucha mi siedzi na okularze. Aj, od środka, skubana. Że moja energia po prostu lepiej współgra z energią amerykańską, a gorzej współgra z australijską. Być może tak jest. Więc weźcie to proszę pod uwagę, słuchając powodów, dla których wcześniej zawijamy się z Australii. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak absurdalnie brzmi i wygląda narzekanie na krajobrazy, stojąc w takim miejscu. Ja myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ja tutaj odnoszę się do ogółu tej podróży, a nie tego konkretnego widoku, bo ten widok zdecydowanie, mówiąc kolokwialnie, urywa dupę. A tak swoją drogą, to nazwa Blue Mountains chyba pochodzi z tego, że tutaj jest taka niebieskawa mgiełka. Ja nie wiem, czy to widać na aparacie, ale faktycznie, tak jak bardzo często ten taki hejs, ta taka mgiełka w tle jest bardziej szarawa, no to tutaj wydaje się ona być taka trochę niebieskawa. Weź to, Kacper, pokoloruj tak, żeby tutaj było wszystko na niebiesko. Niech ludzie widzą, jakie Blue Mountains jest niebieskie. A my tymczasem mamy 5 km przed sobą. Wracamy do samochodu. No i się ma jakieś 3 godziny później. Jesteśmy na kolejnym lookoucie. Proszę bardzo, taki właśnie mamy tutaj widoczek. Za jakieś 2 godziny zachodzi słońce. I teraz, moi drodzy, wybieramy się na hike, który nazywa się Wentworth Falls. Trasa ta. I jest to, moi drodzy, oficjalnie ostatni hike naszej wspólnej camperwanowej podróży po Australii. Mordo, jak się czujesz z tym, że robimy właśnie ostatniego hike'a? Wspaniale. Możesz chociaż udawać, że jesteś trochę smutny? O, jeszcze bym z 2 miesiące tu posiedział i hajkował. Cholera, ale musimy wyjeżdżać, no. Nie chcemy, a musimy. Nie wiem, jak to się stało, no. Cholera jasna, no. Akurat mam bilety przebukowane, nie mam zielonego pojęcia. Przewróciłeś się i się kliknęło, no. Samo się kliknęło, ryju. Fajnie, że te ostatnie dni padało, to trochę więcej wody się tutaj przelewa. Tak właśnie wygląda ten wodospad.
I nie wiem, czy widzicie, ale tam w dół jest jeszcze naprawdę bardzo duży spadek. I wygląda na to, że tutaj jest jedna półka, a tutaj jest kolejny spadek. Na pewno na sam dół dzisiaj nie dojdziemy, ale jeszcze zobaczymy ten wodospad z kilku innych perspektyw. Ale ogólnie, kurde, naprawdę fajny widok. Wpadliśmy na genialny pomysł, a właściwie to Nathan wpadł, że nie pójdziemy tym szlakiem, którym planowaliśmy iść, tylko zejdziemy w dół jakimiś stromymi schodami. Później będziemy się nimi cofali na górę, więc podejrzewam, że będzie dosyć mocne cardio, ale niestety widoków na wodospad z tej strony nie ma, ale schodzimy, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Nieźle tak sobie na ostatni dzień wspólnej podróży zostawić najlepsze hajki i najlepsze widoki. Zobaczcie, jak to świetnie z tej perspektywy wygląda. Nie wiem, czy na aparacie będzie widać, ale tutaj się utworzyła tęcza. Naprawdę fajnie, że ta woda jest tak rozproszona i nie leci jednym strumieniem, bo taka fajna mrzawka tutaj jest w tym momencie. Super. W skale są umieszczone fotografie. Rodzina robiąca sobie zdjęcie tutaj w 1910 roku. A tutaj rok 1912. Tak właśnie wygląda ten wodospad po powodzi. Patrzcie teraz, a teraz. Ale w ogóle beka, co? Jak ci ludzie się wpieprzali tutaj w tych sukniach, garniturach i tak dalej po to, żeby sobie zrobić fotę rodzinną. No i moi drodzy, ostatni punkt widokowy. Tutaj mamy latające papugi Ary, które uwielbiają drzeć ryja non-stop. Ale teraz jak na złość są dosyć ciche. Usiadły sobie tam na drzewku. Widok na wodospad. Ostatnia widokówka. Czy ja już mogę przebić high five'a za ostatniego hajka? Możemy. Mordo. High five. Ostatni. High five. Naszej australijskiej podróży. Nacieszcie się widokami. Widzimy się później. Mieliśmy dzisiaj taki ambitny plan, żeby podczas pakowania Nate'a wyciągnąć każdą jedną część z vena, wiadomo, tam przewietrzyć, wyczyścić, żeby nic tutaj nie zostawił, ale oczywiście jak tylko się wypakowaliśmy z rzeczami, no to zaczęła się burza, zaczął lać deszcz, więc niestety odbywa się to w takich warunkach. Mordo, jak oceniasz szansę, że weźmiesz wszystko i nic nie zostawisz? 3%. Dobrze, że weźmiesz ten roller, bo rolowałeś się nim codziennie, to ci się przyda. Every day się rolowałem. A powiedz mi, jeżeli chodzi o ten zestaw do siłowni, te gumy oporowe, to które są twoje ulubione? Super strong. Ani jednego razu nie były użyte. Ale TRX był używany. TRX tak, ale tak. Gumy oporowe super strong. Na zakończenie cyknęliśmy sobie jeszcze klasyczną fotkę naszą instagramową z vanem, macie ją tutaj. W ambitnych planach chciałem dzisiaj wyjechać koło pierwszej, dochodzi już czwarta, ale słuchajcie, takie jest życie. Nie wiem, dlaczego macham tym statywem przed obiektywem, ale takie jest życie. Yo. Tylko 3 plecaki, Marto? A co, mało? Więcej plecaków. Mordo, pochwal się, jakie masz plany dalsze. Po nowym roku lecę do Azji, na Sri Lankę, gdzie spędzę kolejne kilka tygodni, a potem już będę po Azji jeździł dalej. Gdzie ja miałem jechać? Nie mam ja nie pamiętam. Gdzie pojedziesz, tam Indonezja, pojedziesz. Indonezja, no. A potem gdzie pojadę, tam pojadę. Jedno wspomnienie z tego tripa, które ci zapadnie w pamięci. Muchy. Wiedziałem, że to powiesz, stary, dlatego ja chciałem też powiedzieć, że muchy. Wiedziałem, że to będą muchy. Albo skok ze spadochronem obstawiałem, stary, ale jednak muchy. Ale jednak muchy. Mordo, no, co mogę powiedzieć? Miało być inaczej, wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Ale jest git. Do zobaczenia, Ryu. Powodzenia, stary, w Azji. Nie daj się ladyboyom, no. Legia Warszawa. Mordo! A ty na pewno masz gdzie zostać te kilka dni w Sydney, czy nie? Nie martw się, Ryju, o mnie! No dobra, mordo, trzymaj się, nara! Nara! Ciężkie, kurde, te plecaki! 3 minuty bez mnie wytrzymałeś? Dobra. Jedziemy teraz już w takie prawdziwe miejsce, gdzie odstawiam Nathana, bo nie chcieliśmy nagrywać u znajomego pod chatą, więc zrobiliśmy sobie sceny pożegnalne tutaj, a my się tak naprawdę żegnamy za jakieś 5 minut. Pożegnaj się, mordo, z moimi widzami. Bądźcie pozdrowieni, mordeczki! I subskrybujcie kanał Świat według Nathana! Nathana! 72 kilo na plecach. Mordo, raz jeszcze dzięki wielkie.
I co, do zobaczenia gdzieś w świecie, no. I do zobaczenia gdzieś w świecie, albo w Polsce może najszybciej. To wie, zobaczymy, mordo. Nara. Powodzenia, uważaj na siebie. Elo. No i słuchajcie, moi drodzy, no, teraz już takie prawdziwe pożegnanie. I co, no, mogę to skwitować jedynie słowami. Coś się kończy, coś zaczyna. Potrąbiłem na pożegnanie po wujaszkowemu. A przede mną teraz 4,5 godziny jazdy. Zapraszam na timelapsa z GoPro. Dojechałem właśnie na stację benzynową i myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć tego vloga, bo w przeciwnym wypadku za 4 godziny będzie ciemno i będę zmęczony, a teraz jeszcze jako tako ogarniam, co się dzieje, bo dzisiaj naprawdę przez te ciężarówki, właśnie ciężarówka teraz wydała ten dźwięk, nocka cała nieprzespana. I chciałem właśnie odnieść się do tego, co uważam, że mogliśmy zrobić inaczej podczas tej podróży i w sumie to nie wiem, dlatego, bo logiczne jest to, że robiliśmy wszystko tak najlepiej, jak zrobić potrafimy. Natomiast mam takie wrażenie i mówię tutaj tylko o sobie, nie chcę wsadzać żadnych słów w usta Nathana, on się wypowie sam na ten temat. I to poniekąd była taka próba, żeby nie popełnić tego błędu, który popełniliśmy w Stanach, w których uważam, że mieliśmy za mało czasu i faktycznie było tak, że zapieprzaliśmy, było kurde, tu jest tak super, mam jeszcze tylko 3 tygodnie, musimy zasuwać tu i tu i tu. Planując tą podróż myśleliśmy, że jeżeli rozplanujemy ją właśnie na 3 miesiące, pomimo tego, że mogliśmy to wszystko zrobić w miesiąc czy w półtora, to da nam to taki lekki posmak takiego życia jak Manita i Tomek. Właśnie sobie uświadomiłem, że chodzi o ten spokój w głowie, że jesteś u siebie, nie gonią cię żadne loty, nie gonią cię żadne wizy. Masz coś, co w jakiś sposób samemu sobie zbudowałeś, albo przynajmniej dostosowałeś to wszystko do siebie. I wydaje mi się dzisiaj, że nie da się tego uczucia tak w pełni prawdziwie doświadczyć, jeżeli jesteś w kraju na kilka tygodni, kilka miesięcy, masz tą datę kończącej się wizy, która cię ogranicza, no i podróżujesz w wynajętym vanie, który nigdy nie da ci tego uczucia domu, tylko po prostu uczucia miejsca bezpiecznego, w którym możesz się przespać, jak jest deszcz, wieloryby, inne kangury, czy niedźwiedzie. Wiecie, o co mi chodzi. Nie ma takiego uczucia home sweet home. Być może, gdybym zdecydował się, że chcę kupić swojego vana i załatwić sobie tą wizę australijską, turystyczną, taką na 6 miesięcy i faktycznie jechałbym sobie powoli tym wybrzeżem, outbackiem, kupił sobie własną deskę surfingową i zostawał w hostelach, sobie tam ogarniał jakieś lekcje surfingu i chillował. Być może wtedy byłyby inne odczucia, ale to teraz mogę sobie gdybać, dlatego że już podjąłem drugą próbę zaprzyjaźnienia się z Australią i po raz drugi mam wrażenie, że nie za bardzo wypaliło. Na dziś wydaje mi się, że trzeciej próby już nie będę podejmował, ale nigdy nie mów nigdy, bo sam nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie za kilka miesięcy, a co dopiero za kilka lat. Mam też takie wrażenie, że chciałem i wyobrażałem sobie tę Australię jako takie przedłużenie Stanów Zjednoczonych, a tutaj jednak życie wygląda zupełnie inaczej. Czy to oznacza, że nie warto przyjeżdżać do Australii? Nie. Uważam, że generalnie jest to kraj, w którym naprawdę bardzo dobrze się żyje i niewiele trzeba, żeby żyć na przyzwoitym poziomie. Sami zresztą widzicie, jakie są ceny nawet żywności w tym kraju, a warto też podkreślić, że ja będąc tutaj w Australii nie zarabiałem minimalnej krajowej, tylko kilka dolarów ponad. Więc tutaj naprawdę trzeba się postarać, żeby zarabiać tą minimalną. A jeżeli chodzi o podróże, wydaje mi się, że zależy, czego szukacie. Jeżeli tak jak ja chcieliście, żeby ta Australia była przedłużeniem tej podróży i tego, co odczuwałem w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj nie do końca się to udało. Natomiast wiadomo, każdy szuka czegoś innego. Ale jeżeli miałbym zestawić tą podróż campervanem po Stanach Zjednoczonych i podróż campervanem po Australii, no to w skali 1-100 Australia dostaje ode mnie 35, może 40 punktów, Stany 110. I mówię tutaj całkiem serio, w Stanach Zjednoczonych byłem już kilkukrotnie i naprawdę cały czas ciągnie mnie do tego, żeby tam wrócić. Chcę jeszcze raz zobaczyć Grand Canyon, chcę jeszcze raz sobie pograć w kasynie w Las Vegas, chciałbym jeszcze raz zobaczyć Yosemite, Glacier National Park i do Zionu sobie jeszcze raz pójść. A jeżeli chodzi o Australię, to mam takie...
chyba nie do końca. Jeżeli chodzi o moje dalsze plany, mam wrażenie, że jestem bardzo ciemny tutaj, ale sorry, tak właśnie będzie. To nie miałem ciśnienia, żeby spędzać Sylwestra w Sydney, dlatego też postanowiłem, że ja sobie pojadę, oddam kampera do Melbourne. Do Sylwestra zostały chyba 3 dni, ja muszę kampera oddać 2 stycznia, więc mam jeszcze kilka dni, żeby się gdzieś tutaj pokręcić. Nie mam żadnego planu, dopiero dzisiaj wieczorem sobie usiądę i to jakoś rozplanuję. Być może postanowię, że chcę po prostu sobie siedzieć na jakimś kempingu nad morzem albo w górach i patrzeć się w niebo, czytać książki. Jeżeli tak postanowię, to tak też właśnie zrobię. No i tak na zakończenie chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zrobiliśmy to tak, jak zrobiliśmy. Oczywiście plany były ambitne, 3 miesiące w Australii, a później planowaliśmy jechać do Nowej Zelandii, ale dosyć szybko uświadomiliśmy sobie, że ta druga część nie wypali, no a później okazało się, że ta pierwsza też nie do końca. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w życiu, mojej drodzy, żeby się nie zmuszać, jeżeli człowiek nie czuje, że jest to dane miejsce i dany czas na daną aktywność, dane podróże czy robienie czegokolwiek innego w życiu, no to czasami warto zaufać swojej intuicji i sobie po prostu odpuścić. Ja wiem, że jeżeli pojechalibyśmy teraz na Tasmanię, a później do Nowej Zelandii, to po prostu byłoby już to zmuszanie się, dlatego że tam na pewno będzie przepięknie, ale nie w momencie, kiedy jesteś już po prostu przepełniony pewnymi emocjami, pewnymi widokami i tak dalej. Dlatego też o tyle, o ile do Australii raczej planować wracać nie będę, to Nowa Zelandia nadal jest dosyć wysoko na mojej liście. I tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Nie wiem, co się będzie działo przez kolejne dni. Jedna rzecz to są moje plany, a druga rzecz to są plany pogody, bo jak widzicie, ostatnio dosyć potężne płata nam figle. Ale wydaje mi się, że z jeden odcinek jeszcze z tej Australii pewnie powstanie. I właśnie w nim, w tym kolejnym odcinku się widzimy. Na razie, trzymajcie się, cześć! A i ten, jakbyśmy się nie widzieli, to szczęśliwego nowego roku i życzę Wam tego, żebyście w przyszłym roku robili wszystko w zgodzie z samymi sobą. Na razie.